Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl. Jesteśmy na gorąco po ceremonii ważenia. No i Alan, na face-to-face emocji nie było, no ale dzisiaj już te emocje wzięły górę, no i poszło. Czyli to emocje. Ja powiedziałem, ja Patryka lubię i tak dalej, szanuję go, ale nie chcę, żeby były flaki z olejem. Po prostu chcę, żeby była bitka. Okej, czyli to nie wynikało z jakiejś animozji do twojego przeciwnika? Nie, ja go lubię, ale ja chcę, żeby była wilkę, chcę, żeby była walka. I chcę, żeby nie było nudno, bo trochę nudno było, sam zauważyłem, było na nudno na konferencjach i tak dalej. Czyli nawet chcesz siebie podkręcić trochę, żeby... Tak, żeby siebie pobudzić, żeby siebie pobudzić i tak dalej. Żeby nie było, wiesz, im bliżej walki, tym jestem bardziej gaszny. Nie, ma być cały czas kurwa viral, ma być cały czas kurwa, wiesz, nakrętka. O to chodzi, tak? Ale ty jesteś po prostu do tego przyzwyczajony, bo w zasadzie ostatnie twoje walki to były tylko. No i właśnie chcę tak, żeby dalej tak było. Chcę, żeby dalej tak było. Absolutnie, my siądziemy sobie kurde po walce, wypijemy sobie drinka czy piwo, obojętnie co, i sobie będziemy gadać, ale chcę, żeby była bitka. Czyli boisz właśnie toczyć pojedynki wtedy, kiedy są te emocje przede wszystkim. Nie wiesz, czy dura ci, nie. Bo kurwa, ma być ta bitka i tyle. Dobra, powiedz mi, czy oglądałeś Dzień z Zawodnikiem, jeżeli chodzi o Bandurę, czy oglądałeś jego media training? Tak. No i powiedz mi, jak oceniasz te umiejętności bokserskie, no bo w tu moich 50-50. Oczach ja powiedziałem, wygląda dobrze. Dla BetClicka powiedziałem, to będzie 50-50. To będzie, wiesz, albo ja, albo on. Tu jest waga ciężka, tu jest siła i to będzie 50-50. No jak tak spojrzałeś na tym ważeniu, mu prosto w oczy, no to te warunki są większe, no ale ty ale już z większymi chyba walczyłeś. Ale chyba widziałeś też chyba moje warunki. Jest duży, no ale on jest naturalnie, waży 120 kg, on zrzucił. Ja też naturalnie ważę. Ile ważysz? 92. Ja też naturalnie. Ja też team natural. Jazda! Dobra, jak te minęły przygotowania? W jakiej jesteś formie i czy to nie jest najlepsza forma, do jakiej wychodzisz? Siłowo sądzę, że jest bardzo dobra forma. Technicznie tak samo, mówię, 2-3 tygodnie się przyzwyczaiłem do tej wagi z tego względu, że musiałem nauczyć się dotleniać te mięśnie. Organizm się przyzwyczaił, jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Dobra, Alan, dwa ostatnie pytania. Sekwento zaraz będzie walczył w organizacji High League. Sekwento stoi tam. Ja go zaraz Sekwento. Zapytam. Sekwento! Wjeżdża 10 grudnia na High League'u, tak więc. Ale skupię się na fejmie. Będziesz mu pomagał w przygotowaniach, czy on tobie też pomaga? Nie, na pewno będę pomagał w przygotowaniach, będę wychodził razem z nim do narożnika, tak więc. Dobra, powiedz mi, jak się czujesz jako gwiazda TikToka po ostatnim wywiadzie dla BetClicku. Nie, jest za mocno, jest za mocno. Ja przepraszam w każdym wywiadzie, bo przepraszam, Kasię. Kasia Szkarczyk, przepraszam. A Kasia nawet dzisiaj nie przyszła już, nie wiem, czy to nie był jej ostatni wywiad. Przepraszam. Przepraszam, że gdzieś tam zagrzebałem, zakopałem twoje, nie wiem, nie to, że marzenia, ale może jakoś... Taki obraz, który miałam. Jakieś chęci do myślę, redakcji i tak dalej. Myślę, że nie, ale chyba tak jak EBB wrzuca jakąś relację, to chyba w twoim przypadku było ich 5 w ciągu jednego dnia, więc... Koniec, nie jest naprawdę koniec, nie? Okej, dobra, Alan, nie przeszkadzam, tak jak mówiłem szybciutko, powodzenia na walce. Dziękuję bardzo. It's good to have a choice. Dobrze jest mieć wybór. Especially in szczególnie w inwestycjach. That's why it's dlatego good to warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5500 instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.